Witajcie w kolejnym odcinku, w którym odpowiadam na pytania zadawane przez Was pod wszelkimi materiałami z legendarium Tolkiena. Więc jeśli macie jakieś wątpliwości albo coś Was bardzo interesuje, to zostawcie po sobie stosowną wiadomość w sekcji komentarzy. A teraz przejdźmy do materiału. Czy Sauron wiedział o Balrogu z Mori i czy zguba Durina służyła mu lub czy mieli jakiś kontakt? Moim zdaniem Sauron musiał wiedzieć o istnieniu Balroga. Był on w końcu odpowiedzialny za niemalże zniszczenie klanu Długobrodych i to on zmusił ich do późniejszych emigracji. Coś takiego nie mogło ujść uwadze Saurona. Co więcej, Sauron wysyłał swe wojska do Mori około 2480 roku III ery. Nie mamy jednak żadnych dowodów na to, że współpracowali czy jakkolwiek się ze sobą komunikowali. Balrog po prostu pozwolił plugastwom stacjonować w jego twierdzy. Jeśli istniałaby między nimi współpraca, to fakt, że Balrog nie pomógł orkom podczas bitwy o Dolinę Azanul-Bizar wydaje się co najmniej nierozsądny. Obie istoty były niegdyś Majarami i z tego też powodu nie sądzę, by którykolwiek ugiął się przed drugim. Czy Kuivinen dalej istnieje? Tak, istnieje dalej. Jednak w Silmarillionie możemy przeczytać taką wzmiankę dotyczącą tego miejsca. Wśród przemian świata kontury mórz i lądów rozpadały się i na nowo kształtowały. Rzeki nie utrzymały się w swoich pierwotnych łożyskach. Góry ruszyły się ze swoich posad, to też nikt już dzisiaj nie odnajdzie drogi do Kuivinen. Elfowie jednak opowiadają, że jezioro to leżało we wschodniej części Śródziemia, na jego północnym pograniczu i było właściwie zatoką wewnętrznego morza Helkar. Wiemy zatem, że istnieje nadal, ale nie wiemy nic poza tym. Połączyłbym też to pytanie z kwestią, czy któryś z pierwszych elfów dalej żyje. Silmarillion nie podaje imion żadnego z pierwszych elfów i takowe pojawiają się dopiero w dodatkowych materiałach i zapiskach Tolkiena. Znamy tak naprawdę tylko 6 z nich. Imin, Tata, Enel i ich żony. Iminie, Tatie i Enelie. Idąc dalej w materiały wypuszczone po śmierci profesora w Szarych Annałach, odnajdujemy zapis, iż Orome odnalazł elfy dopiero 500 lat po ich przebudzeniu, więc pewnie pojawiło się kilka kolejnych generacji elfów. Do Valinoru nie podróżuje przecież Imin, Tata i Enel, a ich synowie – Ingwe, Finwe i Elwe. Zatem czy któryś z tych pierwszych elfów nadal żyje? Myślę, że faktycznie któryś z nich mógł przeżyć wielką podróż do Valinoru i żyje tam po dziś dzień, ale to tylko moje domysły, a nie kanon. Czy orkowie atakujący Gondor mieli szansę w walce z nieumarłymi z Dunharrow, a jeśli nie, to czy poświęcenie armii Rohanu było bez znaczenia? Nie mieli z nimi szans, ale poświęcenie armii Rohanu nie było całkiem bez znaczenia. Zakładam, że pytanie zostało wysnute na podstawie adaptacji Jacksona, ale pamiętajmy, że w oryginale nieumarli nie dotarli pod Minas Tirith, a jedynie uporali się z flotą korsarzy z Umbaru. Co do filmowej wersji, to Rohan przybył tam na pole bitwy znacznie szybciej niż Aragorn i gdyby nie oni, miasto mogłoby upaść szybciej, a obieży świat walczyłby o zgliszcza. Theoden też nie do końca był pewien, kiedy i czy w ogóle Aragorn wróci z przeklętej ścieżki. Czy jakiś Balrog lub inny zły Majar odkupił swoje winy i stał się dobry? I czy Valarowie w ogóle dawali taką możliwość? Jeśli tak, to co trzeba było zrobić? W całym legendarium mamy dwie okoliczności, w których zły Ainur może dostąpić odkupienia.
Pierwszą szansę otrzymał Melkor od Valarów po tym, jak został pojmany w Bitwie Potęg. Druga pojawiła się już po jego upadku pod koniec pierwszej ery. Sauron, zdany na siebie, przywdział jedną z najpiękniejszych form i złożył hołd przed obliczem Eonwego, przywódcy Majarów i emisariusza Valarów. Sauron okazał skruchę i wyrzekł się wszelkich złych uczynków. To, czy oszukiwał, czy nie, pozostaje kwestią sporną. Niektórzy przekonani są, że po upadku Morgota Sauron szczerze przepraszał i obawiał się gniewu władców Zachodu. Cały hołd miał jednak mało sensu, bo Eonwe, będąc Majarem, nie miał mocy rozgrzeszania równych sobie Ainurów i nakazał Sauronowi udać się do Amanu, gdzie o jego losie zadecyduje przywódca Valarów Manwe. Zdjęty wstydem, Mairon nigdy nie stawił się w Amanie. Bał się upokorzenia i gdy tylko Eonwe odpłynął do Amanu, Sauron umknął do Śródziemia. Szansa na odkupienie zatem istniała, tylko wymagana była szczera skrucha, postanowienie poprawy i przyjęcie pokuty. Czysto hipotetycznie zatem, gdyby któryś z ognistych demonów odrzucił broń i poddał się osądowi, mógłby liczyć na jakąś formę odkupienia. Czy orkowie są nieśmiertelni, skoro kiedyś były to elfy? No właśnie, z orkami to nie jest taka prosta sprawa. Faktycznie z Silmarillionów wyczytać możemy, iż Melkor stworzył swych plugawych podwładnych z porwanych i torturowanych elfów, ale ten zamysł często ulegał zmianom w legendarium Tolkiena. I tak w innych źródłach możemy przeczytać, iż orkowie byli stworzeni z kamienia i nienawiści. W kolejnych, iż zostali stworzeni z ludzi, a w jeszcze innych, iż są zmodyfikowanymi dzikimi bestiami itd. To pytanie zasługuje więc na osobny odcinek omawiający różne genezy rasy orków i wkrótce się takiego doczekacie. Boromir mówił, iż jedyny pierścień może zostać użyty jako broń w walce z nieprzyjacielem. Jak zamierzał go użyć, skoro pierścień dałby mu tylko niewidzialność? Raczej Boromir sam tego nie wiedział, a wszelkie plany, jakie wiązał z pierścieniem, były podyktowane właśnie przez złowrogą moc artefaktu, który mamił wszystkich dookoła, obiecując im rzeczy niestworzone. Koniec końców ta żądza doprowadziła go do szaleństwa. Boromir biegał po łące tamisiam, krzycząc coraz głośniej. Zdawało się, że niemal zapomniał o obecności Froda, rozprawiając o murach i orężu, o zbrojeniu wojsk, snuł plany wielkich sojuszów i chwalebnych zwycięstw. Rozbijał w proch i pył Mordor. Widział siebie w glorii najmożniejszego z królów, dobrotliwego i mądrego władcy. Boromir był zdolnym dowódcą, jednak nie posiadał żadnych magicznych zdolności, a więc nie wykorzystałby pełnego potencjału jednego pierścienia. Nieświadomie dostarczyłby broń nieprzyjaciela wprost do jego rąk, bo gdyby pierścień jawnie był przechowywany w Gondorze, to zakładam, iż Sauron zaatakowałby go wcześniej, by odzyskać swą moc. W uniwersum Tolkiena istnieją wilkołaki, jednak nie są to istoty pokroju Beorna, które swobodnie mogą zmieniać formę, ani też nie są to wilkołaki, które zmieniają się przy pełni księżyca. To po prostu wilki wyhodowane na skutek eksperymentów Saurona, których ciała później zostały zamieszkane przez złe duchy. Sauron sam zmienia się w jednego z nich podczas pościgu Berena i Lúthien. Pierwszym wilkołakiem był Drauglu, a poza nim wiemy jeszcze o strażniku Angbandu, Karkarocie. O ich obecności w drugiej i trzeciej erze wiemy niewiele, jednak Gandalf porusza ich temat podczas pobytu w Rivendell w trakcie rozmowy o upiorach pierścieni z Frodem. Nie wszyscy jego słudzy i niecały dobytek należy do świata widm. Służą mu orkowie i trolle, wargowie i wilkołaki. Możemy zatem przyjąć, iż wilkołaki wciąż były obecne w armii Saurona, jednak nigdy nie zostały użyte bezpośrednio podczas wojny o pierścień,
albo i zostały, ale Tolkien nic na ten temat nie napisał. Można też przyjąć założenie, iż wilkołaki to tak naprawdę przodkowie wargów. Wampiry również istnieją w legendarium Tolkiena, jednak wiemy o nich jeszcze mniej niż o wilkołakach. Były to stworzenia, które przyjmowały nietoperzopodobną postać. Poza Sauronem, który zmienił się w jednego z nich, gdy uciekał przed wielkim psem z Walinoru Huanem, wiemy o jednym nazwanym wampirze, który nosił imię Turin Gwetil. Była to wysłanniczka Saurona, ale zginęła w konflikcie na Wyspie Wilkołaków. Później jej peleryna została użyta przez Lúthien, by zakraść się do wnętrza Angbandu. Nie wiemy, czy wampirem zostać mogli tylko inni Majarzy, czy też byli to zmiennokształtni pokroju Beorna. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej tego typu materiałów, to zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, a także wyraź swoją opinię w komentarzu. Jeżeli chcesz wspierać naszą pracę, możesz też dołączyć do grona wspierających.